Witajcie moi drodzy widzowie! Dzisiaj postanowiłem, że zdradzę Wam moje kolejne hobby. Pewnie już widzicie, że dużo srok za ogon staram się łapać. Na razie to hobby e, powiedzmy odłożyłem na boczny tor. E, na razie wystarczy mi to, co skolekcjonowałem, ale gdyby się coś pojawiło, w bardzo dobrej, atrakcyjnej cenie, i. No i przede wszystkim, jeśli by dotyczyło czegoś, co mnie interesuje, no to chyba bym się złamał. Yy, wiadomo, że chodzi o motocykle. Czy bardzo prawdopodobne, że chodzi o motocykle? Tak, chodzi o motocykle. Kolekcjonuję, kochani, też. Yy... Prospekty motocyklowe. Co to są w ogóle prospekty? Moglibyśmy dziś zapytać, ponieważ niestety, ale to również wymierający gatunek, którym się fascynuje. A dlaczego się fascynuje? Zaraz zobaczycie. Zrobię taką właśnie kompilację zdjęć, żeby to najfajniej się Wam oglądało, gdzie przedstawię Wam fragment mojej kolekcji. Z, yy, katalogi, stare prospekty świetnie przedstawiały te czasy, yy, z których były te motocykle. Yy, I dlatego ja uwielbiam je kolekcjonować, bo te fotografie są z reguły bardzo przemyślane, dopracowane. Wiadomo, że one są w jakiś tam sposób ustawione, bo to jest yy, fotografia reklamowa. Ale jest ten klimat tych czasów, właśnie tam, taki staranny yy, klimat, staranna ta fotografia i to jest świetne. Ja to, ja to po prostu uwielbiam w tych starych yy, katalogach i dlatego je kolekcjonuję. A zobaczycie, że mam naprawdę niezłą kolekcję i niezłe motocykle. Trzymajcie się, i jeszcze będziemy się słyszeć, bo będę omawiał te katalogi. Na razie, hej! A więc w pierwszym katalogu, takim zbiorczym motoguci, widzicie przepiękny MGS-01. Cudowny model. A tutaj znowu mam taką broszurę bardzo bogatą wiele stron. I wszystkie monstery z 2008 roku, ostatnie, jakby czasy prawdziwych monsterów. Tutaj luksusowa broszura i luksusowy skuter, bo Wespa 946, bardzo rzadki. Tutaj widzicie jeszcze innego monstera. Tamten to był taki, wiecie, no, chyba najwyższa półka. A tutaj klasyczne, Ducati, pierwsze Ducati w takim właśnie stylu retro, przepiękne. O, tutaj widzicie bardziej sportową wersję, Pal Smart. No, cudowne motocykle i fantastyczne te katalogi. Tutaj jadą na GT1000, właśnie gdzieś przez jakąś winnicę. No, ja miałem. Szczęść się poczuć, taki klimat osobiście na gódku. A tu, kochani, Rarytas, bo katalog Laverdy. Tuż przed zniknięciem tej marki. No, z 2-3 lata przed zniknięciem, bo to jeszcze 650 chłodzona powietrzem była. Później jeszcze była cieczą 750. Tutaj widzicie Wespę z lat 80 a tu Rarytas, kochani. 750 furka Hondy. Yy, piękny, piękny rozkładający się katalog, w plakat. Tutaj jeden z najpiękniejszych Motogucji, moim zdaniem, 1100 Sport. A za chwilę jeszcze zobaczycie z tego katalogu Dightonne, czyli ten czterozaworowiec na cylinder. Yy, Przepiękny sprzęt, taki rekin, niesamowita stylistyka. Mam też troszeczkę Hondy i seryjne motocykle, i również yy, takie, które były dostępne do motorsportu. No to część tylko mojej kolekcji. Tutaj zobaczcie ciekawostka, bo katalog MZ, ale to jest jeszcze przedprodukcja. Tutaj widzimy na zdjęciu przypuszczalnie prototyp, te zegary. Nie są takie jak były w produkcji. To raczej była atrapa sfotografowana. A tutaj katalog, taki też pięknie wydany, ostatnie yy, dwuzaworowe BMW Boxery. I tutaj mamy całą gamę w tym, w tym prospekcie, takim dosyć grubym. Tutaj, lata 90. i 916 w katalogu. No, złote czasy Ducati. Wiadomo, kratownicowa rama, przepiękne kształty. I ostatni, który Wam pokażę, to rozkładówka taka duża z MZ 1000S.